Cześć, witam was wszystkich. Tutaj WWE Polish Power 93. Zapraszam do recenzji SmackDown. Ostatniego SmackDown przed Nowym Rokiem, czyli 28 grudnia 2012. To moja pierwsza recenzja na tym kanale, więc proszę o wyrozumiałość. Wszelkie uwagi proszę kierować w komentarzach. To zaczynamy. SmackDown zaczęliśmy od wyjścia na ring Sheamusa, który wygłosił swoje promo. Potem dołączył do niego Big Show i ustalił walkę na dzisiaj, że Big Show zmierzy się z Santino Marello. Dobra, to przechodzimy do pierwszej walki wieczoru openera dzisiejszej gali. Brodus Clay vs. Primo. Wygrał Brodus Clay po splashu. Walka nie była za specjalna. W podsumowaniu możecie usłyszeć, że nie jestem fanem Brodusa Clay'a, więc dla mnie słaba walka. Też nie jestem fanem Primo. Dla mnie słaba walka. Ocena moja to 2,5. Sorry, 2 na 5. Po walce na backstage'u Sheamus uczył Santino Marelle wykonać Brogue Kick, ponieważ Sheamus twierdził, że tylko po tej akcji wygra z Big Showem. Ale to nie wyszło i Santino nabawił się jakiejś kontuzji. No to przechodzimy do drugiej walki tego wieczoru. Team Hell No i Kofi Kingston versus Road Scholars and Wade Barrett. Six Man Tag Team Match. Lubię tag team mecze w różnej formie. Wygrał Team Road Scholars. Pojedynek był fajny. Miło się go oglądało. Moja ocena to 3 na 5. Walka numer 3. Zack Ryder versus Antonio Cesaro. Oczywiście to był non-title match. Zwycięzca Antonio Cesaro. Dobry squash. Zack Ryder pokazał kilka akcji, ale to było za słabo jak na Antonio Cesaro. Moja ocena to 2 na 5. Walka numer 4. The Miz vs. Dolph Ziggler. Z Dolphem Zigglerem na ring wyszła AJ oraz Big E Langston. Walka fajna. Po zigzag wygrał Dolph Ziggler. Bardzo dobra walka. Panowie dali z siebie bardzo dużo. Po walce Miz zaatakował Dolpha Zigglera, ale wkroczył do akcji Big E Langston i wykonał swój finisher. I tak zakończyła się ta walka. Moja ocena to 3 na 5. Walka piąta. Brad Maddox vs. Sheamus. Tutaj to squash, chyba żeby podbić popularność Sheamusa. Słaby squash jak dla mnie. Wygrał oczywiście Sheamus po brogułek i moja ocena to 1 na 5. Walka szósta, przedostatnia walka gali. Tag Team Match The Usos vs. Primetime Players. Zwycięzca The Usos. W tym pojedynku nie było nic specjalnego, co by można było rozważać. Moja ocena to 2 na 5. Walka siódma, main event tego SmackDown. Big Show vs. Alberto Del Rio. Opas wagi ciężkiej. No Big Show miał walczyć z Santino Marello, ale jak Santino nabawił się kontuzji, no to zamiast niego wystąpi Alberto Del Rio. Niezbyt dobra walka jak na main event.
SmackDown. Wygrał Big Show przez dyskwalifikację. No i nadal jest mistrzem wagi ciężkiej WWE. No, moja ocena main eventu tego SmackDown 3 na 5. A średnia ocen tej gali w mojej opinii to jest 3 na 5. Myślę, że to jest dobra ocena, jak nie jest tak zbyt hejtersko, więc 3 na 5 to myślę, że dobra ocena jest. Ok, dzięki za oglądanie. To był mój pierwszy, moja pierwsza recenzja gali. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania mojego kanału, lajkowania. No i zapraszam do oglądania moich innych filmów. Ok, tutaj WWE Polish Power 93. Trzymajcie się. Szczęśliwego nowego roku.